czasu do czasu mija się na ulicy ludzi z nietypowymi fryzurami. Wystarczy, że ktoś przefarbuje włosy na zielono albo wytnie sobie jakiś wzorek i już większość ludzi myśli: dziwak. Ja tam lubię różnorodność. Każdy powinien ubierać się jak chce i nosić to, co chce, no chyba że to pas szachida. W dzisiejszym odcinku przygotowałem dla Was listę 10 szalonych, zabawnych, dla niektórych obrzydliwych fryzur. Numer 10. Chcecie zrobić sobie fryzurę, za którą dziewczyny dosłownie będą piszczeć? Poproście fryzjera o wycięcie Wam takiego oto jaszczura. W sumie jest to zwykły irokes, tylko że z dorobionymi łapami i dłuższym ogonem. A jeśli i to dla Was za mało, możecie pójść o krok dalej i przefarbować swojego gada, tak jak mężczyzna ze zdjęcia. Numer 9. A oto jak wygląda umysł milionera, albo raczej głupka. Pewien gangsta zrobił sobie z głowy worek na pieniądze. Wygolone wzorki, doklejony suwak i kilka wystających $100, zapewne wydrukowanych w domu. Mówię wam, wchodzicie tak do klubu i każda laska klęka ze śmiechu, bo ustać nie może. Numer 8. Z serii, kiedy bajki Disneya wchodzą zbyt mocno. Jak widzicie, mężczyzna po środku najwyraźniej zjarał się do tego stopnia podczas oglądania filmu Odlot, że podczas jednej ze scen, w której dziadek odfruwa z balonami, pomyślał sobie: też tak chcę. W sumie przyznajcie, że to też dobry sposób, aby przewietrzyć trochę swoje niemyte od tygodnia dredy. Numer 7. Tymczasem w hipsterskiej dzielnicy Osaki, w jednym z salonów fryzjerskich, niektórzy obcinają się na tak zwanego dojrzałego pomidora. Nie powiem, fryzura idealna dla wegan, którym nie starcza już samo mówienie wszystkim dookoła, że są weganami, od teraz chcą to również pokazać. W końcu jesteś tym, co jesz. Chociaż ja nie do końca w to wierzę. Podobno człowiek przez sen zjada 5 pająków rocznie, a ja jakoś nadal nie jestem Spider-Manem. Numer 6. To uczucie, kiedy nauczycielka każe ci zdjąć czapkę na lekcji, więc aby zrobić jej na złość, robisz sobie czapkę z włosów. To teraz tylko czekać, aż podobna moda trafi do Polski i sebiksy, chcąc zaoszczędzić trochę na czapeczkach Adasia, zaczną robić swoje własne. W sumie dresy też mogliby robić swoje własne, z odpowiednio wydzierganych włosów na nogach. Numer 5. Wszyscy znamy lub znaliśmy przynajmniej jednego klasowego lizusa, który robił wszystko, aby przypodobać się jakiemuś nauczycielowi. Ale robienie sobie z głowy globusa, tylko aby dostać 6 z geografii, to już chyba przesada. Widać, że głowa pusta. Jak na typowy globus przystało. Numer 4. W internecie znajdziecie też mnóstwo osób, które zrobiły sobie z włosów ananasa. Tak to jest, jak się faceci nasłuchają, że od soku z ananasa, że tak powiem, robią się słodsi i bardzo chcą zakomunikować ten fakt samicom w stadzie. Numer 3. Myślicie, że w robieniu ze swoich włosów pędzla Stewart nie ma sobie równych? Otóż muszę ogłosić nowego mistrza. Jest nim ten oto mężczyzna, znany również jako chodzący pędzel do makijażu. Gdybym pracował w Maybelline, bez chwili namysłu zatrudniłbym go jako twarz kampanii. Numer 2. To bardzo ważne, aby mężczyzna znał swoją wartość. A jeśli chcecie poznać wartość tego mężczyzny, wystarczy, że zeskanujecie kod kreskowy z jego czoła. Jego rozrzedzone włosy do złudzenia bowiem przypominają jeden. Ale żarty żartami. Co jeśli ten mężczyzna naprawdę jest w systemie i przykładając do niego skaner wyskoczą informacje na przykład o jego firmie? Skubany nieźle to przemyślał. Numer 1. Do świąt Bożego Narodzenia jeszcze daleko, ale to dobrze, bo będziecie mieli wystarczająco czasu, aby zapuścić włosy, gdyby spodobała wam się ta fryzura na choinkę. Czyż to nie wygląda pięknie? Przecież widząc osobę z takimi włosami, aż chce się podłożyć pod nią prezent. Spróbujcie sami. Okej, tym zapuszczonym, jak żuraw z depresją, akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Na koniec zapraszam Was jeszcze na stronę partnera odcinka banggood.com, na której znajdziecie mnóstwo ciekawych, no i tanich produktów z Chin. W opisie pod tym filmem zamieściłem dla Was kilka linków, pod którymi znajdziecie najnowsze promocje sięgające nawet -80%. Między innymi na fajne i praktyczne gadżety do domu i nie tylko, przyrządy do królestwa każdej kobiety, czyli kuchni, produkty dla dzieci oraz świeżo upieczonych matek. Jeszcze raz zapraszam, wszystkie linki w opisie. Upewnijcie się jeszcze, że widzieliście moje poprzednie filmy, między innymi 10 lekarzy, którzy dowodzą, że śmiech to zdrowie. Nowych widzów odsyłam również na moje inne kanały, które prowadzę na YouTube, wyświetlają się właśnie na ekranie, jak również mój prywatny profil na Instagramie oraz oficjalny sklep z koszulkami. Do zobaczenia, raczej do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!